Panie ambasadorze, jeżeli pan nas słyszy, jeżeli jest pan w budynku ambasady Republiki Federalnej tutaj właśnie w Warszawie, która została zniszczona przez pana naród, przez Niemcy, została spalona doszczętnie, gdzie wy Niemcy wymordowaliście 200 tysięcy naszych rodaków i za to nigdy nie zapłaciliście. Panie ambasadorze, jeżeli pan nas słyszy, jest pan tu od niedawna. Niech pan każdą ulicę zniszczoną w Warszawie odwiedzi i zobaczy. Niech pan rozmawia z Polakami i usłyszy pan o tych cierpieniach, o tych tragediach, o tych historiach rodzinnych. Każdy w nas, z nas ma w rodzinach te bolesne rany, które się nie zagoiły. Bliskich, którzy zostali pomordowani przez Niemców. I panie ambasadorze, jeżeli pan nas słyszy, niech pan nie idzie tą niemiecką bezczelnością i nie mówi, że zapłaciliście Polsce. Nie było wolnej Polski. Nigdy Niemcy nie zapłaciły Polsce reparacji. Nigdy Niemcy nie zapłaciły ani jednej złotówki za zniszczoną Warszawę, za spaloną II Rzeczpospolitą. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy my, naród polski, odpuścili. Będziemy żądać, bez względu na to, ile będzie to czasu trwało. Tak jak powiedział pan redaktor Tomasz Sakiewicz, którego środowisko Kluby Gazety Polskiej od zawsze kwestie reparacji stawiały. Tak samo jak i stawiały kwestie dekretu Göringa. W telewizji Republika jest piękny plakat akcji społecznej Klubów Gazety Polskiej. Nie dla dekretu Göringa. Bo waszą hańbą, panie ambasadorze, hańbą wobec obywateli pana państwa, czyli Republiki Federalnej Niemiec, jest to, że nawet nie potrafiliście zwrócić swoim obywatelom narodowości polskiej, zagrabionego w 1939-1940 roku majątku. Dla Związku Polaków w Niemczech nie potrafiliście kamienic w Bochum zwrócić, Banku Robotników, tysięcy Polakom, którzy byli w obozach koncentracyjnych wywożeni we wrześniu 1939 roku, między innymi z mojego rodzinnego Opola. Nie było nigdy zadośćuczynienia. To jest hańba dla was. Mówicie tyle o praworządności. Olaf Scholz jedzie i mówi w Pradze o praworządności. Jaka to praworządność, kiedy za swoje zbrodnie nie zapłaciliście? Jaka to praworządność? Kiedy polski naród, który stracił 5 milionów obywateli, zniszczyliście Rzeczpospolitą i dzisiaj bezczelnie mówicie o praworządności? Nie ma praworządności bez zadośćuczynienia waszym zbrodniom, waszym przewinieniom. Nie interesują nas wasze puste słowa każdego 1 września wypowiadane. Nie interesują nas wasze kwiaty składane. Nas interesują konkrety. Nas interesuje w końcu zamknięcie kwestii reparacji. W końcu zamknięcie kwestii odpowiedzialności za wasze zbrodnie, za zbrodnie II wojny światowej. I tak jak powiedział dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, który dał jasny sygnał dla całej społeczności międzynarodowej. Po złożeniu przez polski rząd oficjalnej noty w sprawie reparacji jestem przekonany, że bardzo wiele państw poprze nasze starania. I nie odpuścimy, panie ambasadorze, bez względu nawet na to, jak będziecie uruchamiać swoich polityków tutaj w Polsce, którzy dzisiaj w sposób haniebny zapominają o tym, jak Grzegorz Schetyna, który 10 września 2004 roku głosował za reparacjami, tak jak cały polski Sejm. To była ponadpolityczna zgoda. Była taka uchwała, za to dziękuję mojemu koledze z województwa polskiego, wtedy senatorowi Czerwińskiemu, który doprowadził do przyjęcia tej uchwały 10 września 2004 roku. I dzisiaj co się stało, że po 18 latach połykacie swoje języki i zapominacie o naszym obowiązku narodowym, bo to jest obowiązek narodowy każdego Polaka, żądać reparacji. I panie ambasadorze, jesteśmy tu właśnie po to, żeby państwo niemieckie bardzo jasno usłyszało. Nie odpuścimy tej kwestii. Zapłacicie za zniszczenie II Rzeczpospolitej.